Mamy do obliczenia całkę z funkcji x dodać 3 razy x minus 1 do potęgi piątej. No i oczywiście pierwsze co się tutaj narzuca, pierwszy pomysł, to jest taki, żeby tutaj wszystko wymnożyć pod tą całką, a potem po prostu całkować wyraz po wyrazie. Czyli zgodnie ze wzorem na dwumian Newtona, byśmy tutaj sobie wykonali to potęgowanie, to do piątej, potem byśmy to jeszcze wymnożyli przez x plus 3 i dostalibyśmy taki wielomian 6 stopnia, który byśmy całkowali. No, ale to będzie okropnie dużo roboty, okropnie dużo tego wymnażania. No, i być może jest jakiś sprytny sposób, żeby zrobić to prościej. No, jest taki sposób. No, i tutaj trzeba coś podstawić. Tylko co tutaj podstawić, żeby sobie ułatwić zadanie? No, co tutaj jest największy problem? Największy problem jest właśnie to potęgowanie. To x minus 1 do potęgi piątej to będzie takie długie bardzo wyrażenie. A gdybyśmy mieli po prostu jakąś zmienną do potęgi piątej, bez tej minus jedynki, to byłoby dużo łatwiej to wymnożyć. Czyli powiedzmy, że to sobie zamienimy na jakąś nową zmienną u. No dobrze, czyli powiemy, że u to jest x minus 1. No to musimy zamienić zmienne w tej całce. No to musimy policzyć pochodną zamiany zmiennych, czyli du po dx. No i to jest po prostu 1. Dlatego, że pochodna x to jest 1, pochodna minus jedynki to jest 0. Czyli DU to jest po prostu to samo co DX. No dobrze, no to mogę teraz zamienić zmienne w tej całce. No ale tutaj mam pewien problem, dlatego że to to będzie U. A co z X plus 3? No nie mogę zostawić X plus 3 w całce, muszę tutaj wszystko wyrazić za pomocą U i za pomocą DU. Tutaj DX to będzie DU, to będzie U do piątej, a co z tym X plus 3? No żeby z tym sobie poradzić, no to trzeba po prostu tego x wyrazić jako funkcję u, czyli wykonać takie przekształcenie, coś w rodzaju odwrotnego podstawienia. No skoro u to jest x-1, minus no to tutaj to odwrotne podstawienie będzie bardzo proste do znalezienia, trzeba po prostu dodać jedynkę do obu stron tego równania no i będziemy mieli, że u dodać 1 to jest po prostu x. Czyli x to jest u dodać 1. Mogę tego x, który tutaj stoi wyrazić poprzez u za pomocą tego równania, które tutaj sobie wyprowadziłem. Czyli napiszę, że x to jest po prostu u dodać 1. U dodać 1, dodać 3, tutaj trójka była po prostu. No i to muszę pomnożyć przez, przez co? No, nawias już jest niepotrzebny, bo to jest po prostu u do 5. U do potęgi 5. No i dx to jest to samo co du. Dx to jest to samo co du. Czyli mam taką całkę do obliczenia. Tutaj mogę to troszkę sobie jeszcze uprościć. Może, żebym napisał cały czas jednym kolorem. Bo tu mogę jedynkę do trójki dodać. I tutaj będę miał u dodać 4 razy u do potęgi piątej du. No i teraz mogę wymnożyć. I to wymnożenie jest bardzo proste. Bo to będzie po prostu całka. Z u razy u do piątej to jest u do szóstej. Dodać 4 razy u do potęgi piątej. I całka jest po du. No, i to łatwo mogę wykonać to całkowanie, no bo całka z U do 6, no to zgodnie ze wzorem na całkowanie funkcji potęgowej, to będzie U do potęgi 7 do wykładnika 1 większego, podzielone przez ten nowy wykładnik przez 7, dodać 4 razy U do 6 przez 6. Stosuję znowu wzór na całkowanie funkcji potęgowej do U do 5, dodać dowolna stała c. No ale tutaj mamy 4 6 4 szóste to się skróci, będzie po prostu 2 trzecie. Czyli to jest u do 7, podzielone przez 7. Dodać 4 szóste, to jest to samo co 2 trzecie. U do 6, dodać dowolna stała c. No ale teraz trzeba jeszcze wrócić do zmiennej x. Znaczy zamienić u na x znowu, zgodnie z tym wzorem, który tutaj jest napisany. Czyli będę miał, tak, 1 siódma, może napiszę to. Ten współczynnik liczbowy na początku, u do siódmej, czyli x minus 1 do 7. Dodać 2 trzecie razy x minus 1 do 6. Dodać dowolna stała c. No i to jest ostateczny wynik. Tyle jest równa funkcja pierwotna do tej funkcji podcałkowej, którą tutaj mieliśmy. No i oczywiście można było to wymnażać, i też byśmy dostali. Prawidłowy wynik, tylko byśmy dostali go w postaci takiego wielomianu rozwiniętego. Tutaj mamy w takiej postaci sumy dwóch takich wyrażeń z wysokimi potęgami. Gdybyśmy to wymnożyli, no to byśmy dostali właśnie tę funkcję podcałkową osiągniętą tamtą metodą przez wymnażanie. No i można się zastanawiać, jak wymyślać takie podstawienia. No i to jest pewna, jakby to powiedzieć, może sztuka, ale też pe pewna wprawa, znaczy, jak się liczy dużo takich całek, to później. Jak gdyby sam, same pomysły na to, jakie podstawienia wykonać przychodzą, no i po prostu czasami jest tak, że się próbuje różnych podstawień i dopiero któreś z nich zadziała. No i tutaj, na przykład, moglibyśmy próbować postawić jako ux plus 3. No ale to by nas nie, nie doprowadziło do uproszczenia. A takie postawienie akurat okazało się przydatne i pożyteczne.